Piątek 15 września. Zapraszam Państwa na polityczne Michałki. Razem z Michałem Kolanko będziemy analizowali wpływ tak zwanej afery wizowej pis na kampanię wyborczą. E, początkowo mieliśmy doniesienia medialne. Początkowo była dymisja ministra Wawrzyka, szefa Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Teraz mamy potwierdzenie ze strony Prokuratury i Służb Specjalnych, że dochodziło do Korupcji przy wydawaniu wiz ymm, pozwalających na wjazd do Polski i do Unii Europejskiej obywatelom krajów afrykańskich i azjatyckich, a pieniądze szły do kieszeni załatwiaczy, tymczasem granice Unii Europejskiej przekraczały osoby, które tego zrobić nie powinny. Jaki będzie to miało wpływ na kampanię wyborczą? Kogo zmobilizuje, a kogo zdemobilizuje? Co o tej aferze? dotrze do wyborców Prawa i Sprawiedliwości, jeśli w ogóle to przebije się do ich baniek, czy PiSowi uda się przekonać, że to sprawa już zamknięta, a to oni sami ją wykryli w popełnili błąd, który teraz chcą naprawiać? Czy może, jak powiedział Donald Tusk, to największa afera w Polsce w XXI wieku? Na te pytania będziemy odpowiadali właśnie dzisiaj w Politycznych Michałkach. Zapraszam serdecznie. I ale w tym tygodniu czas płynął wyjątkowo szybko. Gdyby nie to, że nagraliśmy Polityczne Michałki w poniedziałek poprzednie, którym opisywaliśmy ten super weekend, super sobotę, na który, podczas której... Partie przedstawiały swoje propozycje wyborcze, zwane roboczo konkretami, 100 konkretów Platformy, 8 konkretów PiS, propozycje dotyczące rynku pracy lewicy, pomysły trzeciej drogi. Ale to wszystko potem przykryły kolejne filmiki. Filmik z Jarosławem Kaczyńskim dzwoniącym. No, odbierającym odbierającym telefon. telefon, właśnie od rzekomego ambasadora Niemiec. Potem kolejne filmiki o migrantach. Wszystko to, wszystko to jakby zmieniało tą całą dynamikę, aż wreszcie cały koniec tygodnia jak zdominowała afera wizowa. O niej, o szczegółach sobie powiemy zaraz, ale rozmawiając. Z Michałem Kolanko, który to słowo spopularyzował w polskiej debacie dotyczącej e, polityki e, w polskim dziennikarstwie politycznym, czy, czy, czy e, takich e, analizach politologicznych. Czy afera wizowa PiS będzie game changerem w tej kampanii wyborczej? Są dwa rodzaje Game Changerów. Jeden jest taki, którym wszyscy od razu wiedzą, że jest Game Changerem, ale on zwykle nadchodzi z zewnątrz. Czyli to jest na przykład wybuch wojny na Ukrainie, czy pandemia. To wszyscy mieliśmy jasność, że w chwili, gdy to się działo, no to jest, zmienia, wywraca cały świat. Ale są też takie, które są albo wykrowane, albo zawinione, tak? Na przykład wykrowany Game Changer, no to oczywiście był powrót Donalda Tuska do, do polskiej polityki ładnych, ładnych parę lat temu. Ale te są takie właśnie Game Changery zawinione, afery, skandale. Czy... Jakieś szczególnie niefortunne wypowiedzi. Chociaż w dzisiejszych czasach to ostatnia to kategoria. było też w 2014 roku postawienie na Andrzeja Dudę, tak? Yy, tak? Tak, zdecydowanie. Jest to yy, wy, wy, Ale z, zawinione, no to jest, są też wypowiedzi czasami. Chociaż w dzisiejszych czasach to dygresja, bardzo trudna wypowiedź, która coś by przełamała. No i odpowiadając na Twoje pytanie wprost, oczywiście a, ta afera ma jakiś potencjał, przynajmniej narracyjny żeby takim game changerem z tej kategorii, właśnie wykrowanych przez jakąś partię albo przez siebie, e, przez polityków, być. Natomiast w sferze faktycznej, tego jak odbierają to wyborcy, no to mam tutaj troszeczkę większe wątpliwości. Czyli podsumowując, narracyjnie, no to na pewno jeśli PiS przegra wybory, no to powiemy, że to był game changer, który zmienił oblicze tej kampanii, ale w sensie faktycznym, to ja mam wątpliwości. Jak to wszystko się rozkłada, jak wyborcy to odbierają? Bo pamiętajmy, że w tej grze liczy się tak naprawdę. Liczą się dwie rzeczy, tak? Pierwsza rzecz to jest mobilizacja własnych wyborców, a drugi to jest demobilizacja strony przeciwnej. wszyscy grają na to e, cały czas. No je, warto sobie... Ale ta hmm? sprawa a, sprawa afery wizowej mobilizuje przeciwników pis -u. Pytanie, czy Mobilizuje na tyle bardziej, żeby być jakimś czynnikiem, tak, bo widzieliśmy sondaże, w których koalicja obywatelska ma mniej niż 30 punktów procentowych, to wskazywałoby na pewną demobilizację ich elektoratu. Czy jeśli oczywiście może być tak, że część tego elektoratu po zobaczeniu tej afery wizowej wróci, ale powiedzmy sobie szczerze, że to chyba tak do końca nie działa. Tutaj Najpowszechniejsza teoria dotycząca tej demobilizacji dotyczy tak zwanego efektu Giertycha. A Giertych jest dalej na liście platformy, jak ostatnio, koalicji obywatelskiej, jak ostatnio sprawdzałem. Więc to jest jedna rzecz. Demobilizacja wyborców PiSu. u Myślę, że biorąc pod uwagę, że opozycja natychmiast się z tą sprawą. Trudno się dziwić zresztą, no ale tak to działało przy innych aferach. Tak, natychmiast, natychmiast się z tą sprawą. Yy, Skleiła, tak, natychmiast była, były konferencje prasowe, były kontrole polskie że zresztą cały czas, to bardzo dużo tych wydarzeń wokół tej sprawy było. No i oczywiście też Donald Tusk zabrał głos na w trakcie konferencji prasowej, powiedział, że to jest największa afera XXI wieku. To ja się zastanawiam, zostawiam tylko pytania, tak, niczego nie przesądzam dzisiaj, ale stawiam pytania, czy wyborcy PiSu się zdemobilizują sprawą, która jest już w 100% sprawą? którą widzą jako temat opozycji. E, trochę się z tobą zgodzę, trochę się z tobą nie zgodzę. Dla mnie zaskoczeniem było to, jak, że wczoraj konferencję prasową prokuratury i e, ministra e, do spraw, e, wcześniej rzecznika służb specjalnych, a w tej chwili e, pełnomocnika rządu do spraw bezpieczeństwa informacyjnego, tak się chyba nazywa stanowisko, ministra Żaryna, Transmitowała TVP Info. I po raz pierwszy, e, mam wrażenie, do widzów telewizji publicznej dotarła informacja o tym, że w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Doszło do, znaczy na styku Ministerstwa Spraw Zagranicznych i załatwiaczy wizowych doszło do korupcji, że siedem osób zostało, zostało zatrzymanych, postawiono im zarzuty, część została wypuszczona, część przebywa w aresztach, ale nagle był ten taki fałszywy w tej narracji pisowskiej, że wszystko jest super, że to jest jeszcze rano we czwartek, Rzecznik Bochenek mówił, że to jest afera TVN-u. A tutaj prokurator no jednak z obozu, w sensie reprezentujący państwo rządzone przez PiS, i minister zajmujący się służbami przyznają, że jest problem. Oczywiście zaczęła się taka dyskusja pod tym, no my sami to wykryliśmy, i tak dalej, i tak dalej. Ale jednak coś się tutaj rozstrzeliło. Tak? Znaczy, nie można było dłużej udawać, że to kłamstwa tu i TVN-u. Pamiętam sprawę wi Villa Plus, tak? I pamiętam też, że w pewnym momencie było podobnie, że minister Czarnek też poszedł do TVP i też zaczął o tym mówić, bo to jest taki element rozmasowywania tematu. Tak zwana. No jakby to powiedzieć, użyję to słowa, które może nie pasować do tego kontekstu, ale jednak taka normalizacja, pokazanie, no nie tyle, że Polacy nic się nie stało, tylko stało się, państwo działa, służby działają, to jest sprawa o określonej skali. Był też taki, widać było też taką kontrofensywę wczoraj, zwłaszcza wieczorem w mediach społecznościowych, Patryk Jaki, członek sztabu wyborczego, opublikował no, taki bardzo duży, tak zwany explainer, pokazujący liczby, dane, jak to wygląda z punktu widzenia sztabu, sztabu PiS. I wydaje się, że ta konferencja była częścią tej decyzji, która zapadła zapewne wczoraj, myślę, myślę że na którymś z posiedzeniów. Czyli we czwartek. W czwartek, czyli w posiedzeniu sztabów, czy na jakimś, w jakimś innym procesie decyzyjnym, że żeby nie udawać, że, się, że tego nie ma, tylko pokazać to. W pewnym kontekście, który jest bardziej korzystny niż o to, o czym mówi opozycja. No i znowu wracamy do tej demobilizacji i mobilizacji. Jest oczywiście tak, że. A możemy się tu zatrzymać? Bo ja bym ch chciał na moment na samej tej aferze się zatrzymać. Bo, bo mnie nie przekonuje Twoje porównanie do sprawy ministra Czarneka. Dlatego, że minister Czarnek zmienił tą kwestię Villa Plus. W twierdzenie. Lewicowe i liberalne media wyją, czy skowyczą, czy to jak to się mówiło o tym, odrywanych od koryta, kwik, tak? Odrywanych od koryta. Coś podobnego. Ehm, dlatego, że wcześniej pieniądze szły do lewicowych, liberalnych think tanków, teraz idą do prawicowej i są zazdrosne. I PiS to w ten sposób rozmasował. Dlatego Wilda Plus była skandalem dla opinii publicznej, która jest krytyczna wobec rządu, a wyborcy PiSu tylko utwierdzili się w przekonaniu, że PiS dba o swoich. I że o swoich jest w stanie dobrze zadbać, swoich nie własnych działaczy, że biorą ten tylko o swoje organizacje, które są w swoim otoczeniu. Natomiast tu jest trochę sytuacja inna, dlatego że tak, jak gdyby uporządkujmy fakty, prokuratura przyznaje, że trwa postępowanie dotyczy, wspólnie przez CBA dotyczące przyjmowania łapówek przez w zamian za wydawanie polskich wiz. Wiemy, że działo się to gdzieś w otoczeniu ministra Wawrzyka. Nie wiemy, czy sam minister Wawrzyk o tym wiedział czy o przestępczym procederze, bo to, że z jego gabinetu szły maile popychające sprawy wizowe, to wiemy, no tylko nie wiemy, czy minister działał w dobrej wierze, wiedząc o tym, że ktoś z jego otoczenia albo ktoś z otoczenia jego otoczenia przyjmował łapówki. Tutaj są różne kwoty padają, ale od kilkuset czy nawet do Kilku, dwudziestu kilku tysięcy dolarów za załatwienie polskiej wizy. Mówimy tutaj o krajach takich jak kraje Zatoki Perskiej, kraje typu Indie, Pakistan i tak dalej, i tak dalej. Tamte okolice. Czy Pakistan to nie pamiętam przynajmniej, że. I też kraje afrykańskie. Więc mechanizm polegał na tym, że załatwiacze brali pieniądze. Jak pisały nasze koleżanki Grażyna Zawadka i Iza Kasprzak, dochodziło do sytuacji takiej, że za pieniądze na przykład popychali. Kolejkę wizową, w związku z tym osoby, które zapłaciły, po prostu miały szansę na dostanie tej wizy. Onet ujawnił, że przychodziły maile z nazwiskami osób od załatwiaczy, właśnie którym z MSZ-u szły do konsuli z prośbą, żeby konkretne osoby w terminie szybkim dostały wizę wjazdową do Polski. I to była wiza wielokrotna do strefy Schengen. To, co opisał we czwartek Onet, to droga przerzutu, czyli na podstawie posiadania wielokrotnej wizy do Schengen można było wjechać bez wizy do Meksyku, a następnie przejść kanałem przerzutowym do Stanów Zjednoczonych. I Mniej więcej tak wygląda ten mechanizm, który w tej chwili wiemy. No właśnie, Patryk Jaki i yy, jego bardzo wielu sympatyków PiSu mówi, no zaraz, ale tutaj właśnie chodzi o kilkadziesiąt spraw, może kilkaset wiz. W związku z tym, dlaczego opozycja mówi o liczbach yy, dużych, wielotysięcznych? No i teraz musimy się cofnąć do lipca. W lipcu Donald Tusk yy, ujawnił, że w Ministerstwie yy, Spraw Zagranicznych przygotowany był Rozporządzenie mające ułatwić procedury wizowe dla około 400 tysięcy pracowników do Polski z ponad 20 krajów spoza Unii Europejskiej. A zatem to był moment, gdy PiS rozpoczynał dyskusję na temat referendum. Przekaz Donalda Tuska był prosty: straszą nielegalnymi migrantami, straszą migracją do Polski, a sami otwierają szeroko drzwi. PiS się wtedy wycofał. Co prawda, Mariusz Boche, nie Mariusz Bochenek, Rafał Bochenek nazywał to rozporządzenie kaczką urzędniczo-dziennikarską, ale Jarosław Kaczyński, jako członek rządu, nakazał, polityczny członek rządu, wicepremier, nakazał Ministerstwu Spraw Zagranicznych zaprzestanie prac nad tym dokumentem. Dokument trafił do kosza, zwalono winę na urzędników, ale to właśnie byli urzędnicy podlegli ministrowi Wawrzykowi. I teraz przenieśmy się z powrotem do zeszłego tygodnia. W czwartek wieczorem pojawiają się w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie, przy ulicy Szucha, funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego, którzy wzywają kolejnych dyrektorów, przeglądają papiery, wchodzą do gabinetu ministra Wawrzyka. Minister Wawrzyk cieszy się immunitetem, ale jego sprzęt, jego dokumenty zostały przez, przez CBA zabezpieczone. Następnego dnia rano, z powodu trudności we współpracy, jak brzmi oficjalny komunikat, premier odwołuje e, Piotra Wawrzyka ze stanowiska wiceministra spraw zagranicznych. A w ogłoszonych e, później listach minister Wawrzyk się nie pojawia. Przepraszam, to było dwa tygodnie temu. E, minister Wawrzyk się nie pojawia. E, I tak mniej więcej wygląda ta historia. I więc mamy tu jak gdyby bardzo wiele poziomów. Po pierwsze, fakty, czyli rzeczywiście podejrzenia Pisowskiej prokuratury i pisowskiego ceba o to, że jednak dochodziło do korupcji. Pytanie mamy oczywiście o skalę tego. To znaczy, pojawiają się tutaj argumenty i słuszne, że spośród osób, które dostają tych dziesiątek tysięcy pozwolenia na pracę w Polsce, znaczna większość, 80% są to Białorusini, którzy uciekają przed reżimem Łukaszenki i Ukraińcy, którzy uciekają przed wojną. Tyle tylko, że jeżeli mamy. Tą liczbę 100 tysięcy różne tu liczby padają, ale myśmy w Rzeczpospolitej w tym tygodniu właśnie opisywali, że Polska jest liderem w Unii Europejskiej przyznawania pozwoleń na pracę osobom spoza Unii Europejskiej. I nawet jeżeli 80% z, tych, z tego to są Ukraińcy Białorusini, no to jednak pozostaje do 20%. Przy sumie wielu tysięcy to jest jednak sporo osób z krajów zupełnie nam obcych kulturowo. I teraz pytanie jest takie. Ja czy opozycja czy komentatorzy, czy widzowie, czy słuchacze mają różne podejście do um, migracji. Jedni mogą być bardziej przeciwni, inni mogą być bardziej za. Problemem jednak nie są sympatie wobec migrantów, tylko problemem jest spójność narracji PiSu, który mówi, trzeba zatrzymać migrację, tutaj, a my tu, a oni tutaj, pokazują opozycję, a oni tutaj otwierają spójność, tą szeroką ścieżkę. Spójność narracji PiSu, to jest bardzo, to jest jedna rzecz ja, Przyznaję i po mogę ci, to jest jasne, że dla narracyjnie to jest problem. W kampanii, tak, kampanii nie narracyjnie to jest problem. Tak samo problem był ten Black Hawk, Problem, gdyby była kampania wyborcza, gdyby teraz była Villa Plus, to też by było, ale to, to powiedziałem o ministrze Czarnku, dlatego że mechanizm jest ten sam. A trzecim kolejnym elementem tego mechanizmu jest mówienie, że tak jak napisał mi napisał europoseł Brudziński szef sztabu PiS, że popełniamy błędy, wy, musicie nam wybaczyć, ale nie jesteśmy tacy, jak oni. Tak, i tu się pojawia ten, ten bardzo często w mediach społecznościowych za, pokazanie, że no właśnie myśmy to wykryli, CBA tutaj rozpoczęła. No tam może Amerykanie coś nam zwracali uwagę, ale myśmy zainicjowali śledztwo, znaleźliśmy czarną owcę i ją w tej chwili. Jeszcze, no tak, jest ścigamy. Kilka rzeczy. No i też mówisz o spójności narracji pisu. Tylko, że dla wyników wyborów będzie się liczyło to, jak to będzie sprawę WIS, czy sprawę wis, jeśli w ogóle będą, będzie to czynnikiem, tak? Będą oceniać właśnie wyborcy pisu, ci, ci potencjalni wyborcy pisu, niezdecydowani, szerokie grono, tak? To są, to jest kilka, to są segmenty, tak? To nie jest jedna grupa. I nie będzie się liczyło to, jak oceniają to ludzie na Twitterze na przykład. To nie ma żadnego znaczenia. Oni są, to jest, to jest ta bańka, która jest na Twitterze, już jest, rozmawialiśmy o tym już wielokrotnie, jest, stworzyła już własny świat, z własnymi wartościami, wartościami w cudzysłowie, znaczeniami. Tak? To korzystanie z Twittera dzisiaj w Polsce nadmierne prowadzi do tego, że uwierzy się w świat, którego nie ma. I, a świat wyborca, wyborcy pis w Radomiu, w Siedlcach, w Rzeszowie, też, 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 nie, też niektórych wyborców w Warszawie no jest, jest inny. I oni, i ci wyborcy, którzy decydują o wyniku tych wyborów, o tym, czy PIS będzie miał, jaki będzie miał wynik, czy e, tak jak pokazują sondaże, czy niższy, czy wyższy, e, no, bardzo trudno ocenić nam to, jak będą to y, do tej sprawy podchodzić, jeśli w ogóle będą o niej wiedzieć, tak? Czy w ogóle będą uważać ją za ważną. Um, to potrzeba, do tego potrzeba danych, badań. Jestem przekonany, że PiS teraz takie badania prowadzi. Myślę, że, na, że dalsze kroki w tej sprawie, czy wokół tej sprawy, będą też zależało od wyników. Bo oczywiście sprawa jest o tyle skomplikowana, że na przykład... Wydaje mi się, że gdyby na przykład sprawa Villa Plus została uznana za poważną, to minister Czarny został po prostu zdymisjonowany. Tak jak został zdymisjonowany całkiem niedawno, już oczywiście nikt o tym nie pamięta, też miała być afera, która będzie bardzo poważna. Minister Niedzielski, tak? został wyrzucony, dlatego że trwa kampania wyborcza. Gdyby tylko kłopot na tym, że minister Rał jest też jeden kołek. Na listach PiSu. Dużo trudniej jest utrzymać spójność przekazu, o którym Ty mówisz, w chwili, gdy dymisjonuje się ministra z rządu, ale zostawia się go jako jedynkę. Była też historia w 2019 roku ministra y, marszałka Kuchcińskiego, który w sprawie. lotów. Tak, Zwróć uwagę na jedno, że sprawę lotów, sprawa lotów można wyjaśnić w 10 sekund. Sprawę WIS tu ma, trzeba opisywać w wiele minut. Żeby w ogóle zbudować obraz. No te były proste. Kuciński stracił stanowisko, ale na listach nawet. A listy, z tego, co pamiętam, na listach był mm. chyba, ale jest posłów. Jest no szefem komisji Szefem kancelarii y, premiera. W tej chwili jest. Wcześniej się był szefem Minęło, komisji minęło wiele lat, ale, ale do czego zmierzam, że mm, Pis y, opiera się w dużej mierze na nie tylko na no, opiera się na danych, tak? Jeśli i myślę, że dalsze kroki będą zależały właśnie od tych danych. Natomiast ja mam poczucie, tak jak powiedziałem na samym wstępie, że oczywiście narracyjnie to jest duży problem, kategoria kwalifikująca się do, do game changera, ale w sprawie faktów tego wpływu na mobilizację i demobilizację, no i mam wątpliwości, bo też nie mam danych, ja też mam tylko intuicję. Natomiast myślę sobie, że wyborca PiSu, który obserwuje serwowane obrazy w spotach social media i w innych, i w mediach y, y, tradycyjnych, y, z Francji i, i tak dalej i rozgląda się po, po rzeczywistości, no to może mieć wrażenie, że to, o czym mówi opozycja, że, że PiS wpuściło do Polski setki tysięcy migrantów z krajów obcych kulturowo, no Jakoś nie nie, nie, zgra, nie zgrywa się z tą rzeczywistością. To może być, taka może być perspektywa, mówię, to jest moja hipoteza. Mhm. Natomiast, jeszcze jest jeden wątek, który, o którym chciałbym powiedzieć, że rozmowa o tej aferze. Która jest poważną sprawą. I to widać też po tym, co piszemy w Rzeczpospolitej, co piszą koledzy w innych mediach. To jest bardzo poważna sprawa, dotycząca do takiego jednego z ważniejszych mechanizmów państwa, takiego właśnie mechanizmu, kto wjeżdża, kto dostaje wizy, kto tu może pracować. To się też zbiega z tą dyskusją o polskiej gospodarce, tak naprawdę. I jak ona działa, czy jak, jak musi działać. I to się jeszcze zbiega z dyskusją o demografii i polityce migracyjnej. To są dziesiątki różnych pól. Ale im więcej się o tym mówi. Im więcej opozycji o tym mówi, tym bardziej oddala się od tego, co uznaliśmy za rzecz solidną, dobrą i bardzo potrzebną platformie, zwłaszcza, czyli o tych stu konkretach. Bo jeśli w poniedziałek, jak to ktoś ujął z cytowanych apozyjacka gątka, z sztabu PiS zrzuciło PiS na konwencję platformy bomba atomową w postaci tego spotu, w którym Mirosław Kaczyński odbiera ten telefon, to dzisiaj w piątek. Te 100 konkretów się przebija, no nie wiem, w, w, tym, w tych spotkaniach z cyklu kobiety na wybory, to też jest udanym pomysłem swoją drogą, no, ale w tej głównej kampanijnej e, narracji, tej centralnej, gdzieś to znika. W social media jest w zasadzie tylko o tym. SMSy, które dostaje jako dziennikarz, jako dziennikarze dostają o konferencjach prasowych, no to większość jest o kolejne kontrole poselskie w sprawie wiz. Więc Platforma miała... Miała ten pomysł, żeby przestać mówić o Kaczyńskim. To pisał Jacek Michał Wróblewski, i zacząć mówić o swoje. W kolejnej Polsce, to, tak. I to jest jakiś pryzmat, przez który. Chciała mówić o konkretach w sobotę, ale w poniedziałek zaczęła już wypuszczać do prezes Filmików z telefonami do. tego prezes się. Tylko, co prezes no, wyśmiał, tak, wyszydził wraz wręcz Welblągu. I. Ja nie mówię, żeby opcja o tym nie mówiła, bo to byłoby absurdalne. To jest poważna sprawa, poważna afera. Może Mimo i być... Jarosław Kaczyński powiedział, że podobno do mnie dzwonią, ale nie mam, nie mam przy sobie telefonu, bo wypycha mi kieszenie. Ale jak zaglądam potem, to nie widzę tych wszystkich Więc nieodebranych połączeń. Jest wiele płaszczy. Ja uważam, że tak jak mówię, jeśli PiS przegra wybory, to powiemy, że częściowo przez aferę wizową, ale. A jeżeli nie przegra, to powiemy, jest teflonowy, nie przeszkodziła mu nawet ten afera teflon, wizowa. Teflon, będziemy widzieć już, czy teflon jest, czy się utrzymuje. Która z tych hipotez jest prawdziwa? Jest, to będzie do zobaczenia już po prostu za jakiś, za jakiś czas. Przypomnijmy, że przed wybuchem tej afery wydawało się, że PiS zyskuje mobilizację części wyborców, których wcześniej nie miał. Ja ustawiałem hipotezę, że to przez referendum. A platforma, tak jak rozmawialiśmy, coś gdzieś tam przez te miesiące sierpniowe poszło trochę nie tak. To było widać przynajmniej w tych sondażach, tym głośnym zwłaszcza sondażu i Psosu. Ja bym wrócił do tej spójności narracyjnej, dlatego że od kilku dni, od dwóch dni, widać bardzo mocne przygotowanie PiSu yy, właśnie w sprawie dotyczącej migrantów. Trochę los PiSowi tę sytuację zrzucił, a mianowicie w, tej, w tym momencie nawet do 5 tysięcy osób migrantów z krajów afrykańskich ląduje na Lampedusie. W TVP Info właściwie non-stop widać, co się dzieje na Lampedusie. Przedzierające się przez płoty plaże i inne miejsca migranci. Przypomnijmy Lampedusa, to włoska wyspa, która jest znacznie bliżej wybrzeża Afryki niż, 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 niż Europy, ale jest terytorium Włoch, gdzie szukają schronienia osoby, które korzystają ze szlaków przemytników ludzi z Afryki. I mamy tutaj Um, taką próbę pokazania, że o, właśnie migranci szturmują Europę. Um a przecież to platforma obywatelska część posłów koalicji obywatelskiej głosowała w parlamencie europejskim za przymusową relokacją i patrzcie na tych tutaj czarnoskórych młodych mężczyzn oni by mogli być u nas i oni będą u nas jeżeli rządzić będzie platforma i oczywiście jest to mechanizm mobilizowania własnych wyborców ale moim zdaniem to też pokazuje że pis wie że ten temat migracji jest śliski i musi jak gdyby Pamiętasz, jak to dzieci mówią, jak jest jakaś porcja deseru i one biorą swoje, mówią moje, zaplute, zamazane. Tak, to jest moje i tak strasznie silnie powiedzieć, to jest moje, 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 tak? Czyli to my jesteśmy najbardziej wiarygodną partią, która walczy z migracją i im bardziej mówią, to Pi Tusk jest temu winien. Tutaj też się pojawia taka bardzo ciekawa wątek tej, tej sprawy, dlatego, że jednym z elementów tej historii jest to, że te wizy opisywane w, między innymi w materiałach Onetu, ale też Rzeczpospolitej, są wydawane, ten system wizowy jest outsourcowany do firmy VFS Global. To jest Ogólnoświatowa czy międzynarodowa firma, która zajmuje się pośrednictwem wizowym, pracuje dla konsulatów Wielkiej Brytanii, Kanady, Danii, Holandii, Szwecji i wielu innych krajów, i jakoś tam nie dochodziło do korupcji w tym, w tym, w tym przypadku, ale. Narracja pisy zaczyna być taka: tą firmę wskazał do współpracy Radosław Sikorski, a zatem jest to afera Radosława Sikorskiego. To Tusk chciał przymusowej relokacji, i tak dalej. Moim zdaniem to tylko pokazuje, że temat. Bo, oczywiście, jest ta ulubiona publicystyczna, twitterowa przesada: ta afera to koniec pisu. Nie? Tą tezę zostawiamy. Ta afera jest w ogóle nieważna. To też, zostawiamy. to też zostawiamy na boku. Tylko właśnie szukamy odpowiedzi na pytanie, na ile to wpłynie w, w kampanię. No, I tak. mam wrażenie, że ta ostrość powrotu do tematu w kampanii, kam, kampanii migrantów, wykorzystywanie tej sytuacji na Lampedusie to wszystko pokazuje, że PiS sobie zdaje sprawę, że kierunek spraw może pójść e, dla nich niekorzystnie. W związku z tym właśnie zaplute, zamazane. Nie, to tuskie z wszystkie mówienia. Ale też jest tak, że na pewno. Ta historia zmienia dynamikę tej narracji, czy tej kampanii na niekorzyść PiSu, tak? To znaczy, to nie jest w żaden sposób dobra historia, ale tak jak mówiłem, liczy się nie tylko ten, nie się, się tylko, liczy się zderzenie rzeczy, które, na, które wypiszemy, tak? Bo jak, jak napiszemy na papierze, to rzeczywiście to uderza w jądro tej narracji PiSu, tak? Tylko, że po pierwsze nie, nie my to oceniamy, to znaczy w sensie... Wy oceniamy. Czy my to nie, oceniamy, ale... W, inaczej, w, źle. źle. Zanim to dotrze do wyborców nie, nie, my, my to oceniamy, ale to nie nasz... To liczy się głos właśnie tego, kto... Wyborców PiSu, tak? To ich ocena zaważy. Też tych niedecydowanych, tych, których jeszcze... E, o których PiS walczy, tak? I po pierwsze. A po drugie liczy się też, też kto ten komunikat kreuje, bo jeśli... E, bo, Trudno, żeby opozycja tego, opozycja tego nie zrobiła, ale y, dla wyborców y, PiSu to właśnie kryje ten komunikat Tusk, i, i, i podobno dzisiaj też ma być, y, w piątek ma być orędzie marszałka Grockiego. Zakładam, że właśnie, y, żeby dotrzeć z tym przesłaniem do wyborców, y, którzy nie, nie oglądają y, innych stacji, czyli w mediach publicznych, y, z też tym przesłaniem. I to są rzeczy, które sprawiają, że takie proste, y, twitterowe stwierdzenie, że jedno jest drugie. Się rozbija rzeczywistość, która jest dużo bardziej złożona i skomplikowana. Są dziesiątki, to nie mówimy o jednym segmencie, o jednym. Wyborcy pisów też są zróżnicowani: są bardziej zamożni, mniej zamożni, bardziej wyczuleni na taką tematykę, mniej kobiety, mężczyźni, duże miasta, małe, miasta, średnie. To są dziesiątki segmentów, których ta sprawa się niektórych może dotrzeć, do niektórych w ogóle nie dotrze. Niektórzy uważają, że ważna, niektórzy, że nieważna, niektórzy, że ważna, ale wieka emerytalna, inni, no ważna to jest ta kropla, która przelewa czarę, nie głosuje. to też mogą być, ale jak się to mieści w ogólnym uniwersum tego elektoratu, to bez danych, bez szczegółowych danych, no trudno mi powiedzieć. Natomiast no, tak jakby nie narracyjnie, to z jednej strony problem dla PiSu, o tym się tylko w zasadzie mówi, w jakimś tam uniwersum, który my... Nie, na przykład o darmowych lekach dla seniorów. Ale z drugiej strony opozycja też nie mówi, czy koalicja obywatelska też nie mówi o swoich y, y, konkretach, tylko o przede wszystkim w czwartek Donald Tusk o, tym, o tej sprawie. W piątek to jeszcze jest przed naszym nagraniem, czy po naszym nagraniu jest wiec Donalda Tuska w Skarżysku Kamiennej. Też jestem ciekaw jak ta narracja tam będzie wyglądała, bo obserwowałem z bliska w Radomiu w tym tygodniu wiec Rafała Trzaskowskiego i tam było Kilka, kilka forte, na kilku fortepianach Trzaskowski grał, i ten wątek, o którym, się, o którym mówimy, nie był aż tak dominujący. Tam było dużo punktów mobilizacyjnych, też właśnie takie przesłanie mobilizacyjne, żeby mobilizować tych, którzy są nieprzekonani i zdecydowani. Wydaje się, że w to też platforma grała. Rola Trzaskowskiego w tej kampanii też jest już dzisiaj bardzo widoczna. E, Michal jeszcze ostatnia rzecz związana z sprawą wizową. E, jak to wpłynie na kampanię referendalną? Dlatego, że um, już pojawiają się głosy um, po stronie opozycyjnej czy liberalnej, mówiące, ach, to uderza w cały pomysł na referendum i straszenie migrantami. Yy, ja uważam, że sprawa jest bardziej skomplikowana. Po pierwsze, dla uczciwości trzeba powiedzieć, że ci turyści ministra Wawrzyka wjeżdżali do Polski legalnie, ponieważ mieli legalne polskie wizy. To, że one były załatwione za łapówkę, to nie zmienia faktu, że to był Obowiązujący dokument, a tutaj raczej mówimy o takich osobach, właśnie, które szturmują wyspę Lampedusę czy polską granicę z Białorusią, które usiłują nielegalnie przekroczyć granicę, to po pierwsze. Ale też nie jest tak, jak, jak mówiliśmy, że ta sprawa jest całkowicie bez znaczenia w, w kontekście tego, tego referendum, i raczej mam wrażenie, że ona zmusza PIS do podgrzewania spraw takich o, właśnie Lampedusa, coś tam, ale. Pamiętamy, jak to wyglądało, gdy były zamieszki w lipcu na ulicach Paryża. No, były zamieszki, ale fajnie to wyglądało na obrazkach telewizyjnych. Ale czy w Warszawie są zamieszki, czy gdzieś w, w Polsce są takie, takie sceny? No, ja, wydaje mi się, że jeśli chodzi o referendum, to mm, referendum jest pomysłem, który ma służyć mobilizacji wyborców w tym uniwersum PiS. I PiS, który, PiS, tych, którzy mogą na PiS zagłosować, bo liczba, liczba głosujących w referendum, chcących głosować w referendum, co pokazują te sondaże, jest większa nieco, znacząco, niż liczba wyborców PiS. Więc pytanie, jak na ten segment to działa? To jest dla mnie główne dzisiaj pytanie. Czy to jest rzeczywiście tak, że do tego segmentu w ogóle to, ta sprawa dociera? A jeśli tak, to w jaki sposób i czy to jest właśnie ten komunikat, o którym mówiliśmy wcześniej, ten rozmasowany PiSu, czy to jest inny komunikat opozycji. Uważam, że przez najbliższy miesiąc, bo miesiąc zostało do wyborów, ja bym obstawiał, że pojawią się jeszcze inne historie i nie będziemy za miesiąc rozmawiać o sprawie WIS, ale ona oczywiście w tym wszystkim zostaje, jak sprawa, nie wiem, Villa Plus czy inne kwestie. Przypomnę tylko doniesienia naszych koleżanek Grażyny Zawadki i Izabeli Kacprzak z... Tego tygodnia. We środę pisały w Rzeczpospolitej Polska, jest liderem wydawania wiz osobom spoza Unii Europejskiej. W 2020 roku 600 tysięcy pozwoleń pracowniczych, rok później prawie 800 tysięcy. W ciągu czterech lat było to niemal 10 milionów zezwoleń na pracę dla cudzoziemców. Michale, jakie jeszcze ważne rzeczy y, muszą wiedzieć albo pamiętać, zapamiętać z tego tygodnia osoby, które chcą być na bieżąco w kampanii wyborczej? No to, że tak jak mówiłem w kampanii pojawił się Rafał Trzaskowski, nie tylko jako w formie osoby, która jest razem z Donaldem Tuskiem na wiecach, ale ma własne spotkania, własne wiece. Ja byłem, racjonowałem taki wiec w Radomiu we wtorek. No i ma też z tego, co pamiętam, jutro, czyli w sobotę wiec w Lublinie. Tam też i to w tym, z tym się wiąże ten wątek, o którym o który się pojawił też w przesłaniu Jarosława Kaczyńskiego, tak? I przesłaniu innych polityków PiS, że antycypujący sytuację, w której Donald Trump stwierdziłby, że to Rafał Trzaskowski jest kandydatem koalicji obywatelskiej. Bo Jarosław Kaczyński w ubiegły weekend mocno z, zaatakował. W W tym, w, Elbongu. W, Elbongu w w tym tygodniu. I to myślę, jest, myślę, że PiS obstawia po prostu wszystkie warianty w tej, w tej kampanii. Bo myślę, że PiS. Przebadał też na pewno ten wariant, i szykuje się na taki, taki scenariusz. Nie wiem, czy on wystąpi. W tym tygodniu Rzeczpospolitej pisałem taki obszerny, obszerny tekst dotyczący scenariuszy przed Rafałem Trzaskowskim. I wydaje mi się, że, 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 że sprawa no nie jest na pewno zamknięta, bo będzie zamknięta w dniu wyborów, czy w dniu ciszy wyborczej, ale na pewno ważne w tym kontekście jest to, że Rafał Trzaskowski się w rzeczy nie kandyduje czy takim. Czy takim, y, taką przeciwwagą dla Rafała Trzaskowskiego po stronie PiSu ma być Mariusz Błaszczak, który w tym tygodniu nie wykluczył, że chciałby startować na, w wyborach prezydenckich. Ciekawa, ciekawa teza, na pewno Mariusz Błaszczak y, to, dla PiSu też pracuje w tej kampanii, w tym wątku bezpieczeństwa. E, rzeczywiście w rozmowie ze mną. Kolejne zamówienia w tym tygodniu na broń dla Polski. Tak, i kolejne deklaracje o kolejnych zamówieniach. Minister Błaszczak rzeczywiście w tym tygodniu zapytałem go na, na innej antenie w radiu RDC. Y, czy, czy, czy chciałby, czy, czy myśli o prezydenturze w 2025 roku. Powiedział, że teraz są wybory parlamentarne, a że jest ambitnym politykiem i jego droga polityczna to pokazuje. Każdy może to zinterpretować jak chce, ale wydaje się, że dzień po... Wy... No nie było to stanowczenie w każdym nie. razie. Nie było to nie. W 2025 roku wybory wydaje mi się, że dzień po wyborach parlamentarnych zacznie się, zresztą, zaczną się trzy jednocześnie kampanie. Europejska, samorządowa te oczywiste, ale też w jakimś sensie przygotowania do kampanii prezydenckiej. No i ludzie Rafała Trzaskowskiego mówią, no właśnie to jest kampania, przygotowania do kampanii prezydenckiej. Rozmawiałem też z Katarzyną Lubnaer w tym tygodniu, która mi powiedziała wprost, że Donald Tusk kandydatem na, na premiera, Rafał na prezydenta, Adam Szłapka też podobne rzeczy pod sugerował, że to naturalny kandydat na prezydenta i to się zaczyna w tym temacie kampanii prezydenckiej już dziać. Myślę, że to też pokazuje jej znaczenie, bo ona może być naprawdę jeszcze ważniejsza niż wybory do Sejmu. Bardzo Państwu dziękujemy za uwagę. Dziękujemy Michałowi Paterze, który realizował naszą audycję. Przypominamy w kampanii wyborczej politycznej Michałki w piątki, a także w poniedziałki. Szukajcie Państwo nas po 17 na stronie RPPL i w najpopularniejszych serwisach, na których można słuchać podcasty. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.